Dzisiejsza historia będzie dotyczyła pewnego zdjęcia, które na pierwszy rzut oka jest zwyczajne, ale kryje za sobą przerażający zwrot akcji. Ale zanim przejdziemy do niej, jeśli jesteś fanem strasznych, ciekawych, niesłychanych historii, trafiłeś w odpowiednie miejsce. Raz na dwa tygodnie prezentuję jeden film, więc aby nie pominąć publikacji, daj wielką łapkę w górę i zasubskrybuj ten kanał. Pomoże mi to w rozwoju i w częstym publikowaniu. Zapraszam na mrożącą krew w żyłach historię pewnego zdjęcia. Pomiędzy 1974 a 1975 rokiem pewien człowiek terroryzował wschodnią część hrabstwa Sacramento w Kalifornii. Początkowo jego działania polegały głównie na włamywaniu się do domów, w którym spali mieszkańcy. Używając łomu, otwierał okna, po czym przeszukiwał wnętrza, przewracał meble i wyrzucał rzeczy z szaf. Mimo to rzadko kradł coś wartościowego, zabierając jedynie drobiazgi, które mogły pełnić rolę swoistej pamiątki. Na pierwszy rzut oka można było pomyśleć, że działał dla zabawy, bez wyraźnego celu. Jednak w 1976 roku sytuacja uległa zmianie. Złoczyńca, którego nie udało się dotąd schwytać, przeszedł od kradzieży do morderstw, zyskując nowe przezwisko Golden State Killer. Lata 70. w Ameryce to czas, kiedy ludzie często nie zamykali domów, a przestępczość w okolicach Sacramento była stosunkowo niska. Mieszkańcy czuli się bezpiecznie we własnych domach, ale działania tego człowieka zmieniły to na zawsze. Gdy zaczął zabijać, zmienił też swoje metody. Zwykle przed dokonaniem zbrodni wchodził do pustych domów, dokładnie je przeszukiwał, wyłączał kamery, a także rozbrajał broń lub chował ją w inne miejsce, minimalizując tym samym szanse na obronę czy identyfikację. Często ukrywał w domu ofiary przedmioty, których używał podczas zbrodni, takie jak opaski zaciskowe, linki i inne urządzenia do wiązania rąk i nóg. Wcześniej starannie obserwował swoje ofiary, analizując codziennie ich nawyki, kiedy wracają do domu, w jakich miejscach się znajdują i kiedy kładą się spać. W końcu wślizgiwał się do ich domów, gdy spali, a ofiary zwykle budziły się, widząc latarkę skierowaną prosto w oczy. W rzadkich przypadkach, kiedy ktoś zauważył tego mordercę, opisywano go jako osobę ubraną w kaptur z maską na twarzy. Zwracano również uwagę na jego atletyczną sylwetkę i sprawność fizyczną. Unikał pościgów policyjnych, często przeskakując po dachach, przez ogrodzenia i pomiędzy samochodami, pozostając nieuchwytnym. Pod koniec 1976 roku, gdy Golden State Killer wciąż nie zostawał schwytany, mieszkańcy Sacramento byli wściekli na władzę i policję. Mieszkańcy czuli, że policja nie robi wystarczająco dużo, aby złapać zabójcę, dlatego 3 listopada 1976 roku zorganizowano wielkie spotkanie w ratuszu, na które zaproszono wszystkich zainteresowanych mieszkańców. Władze chciały wyjaśnić, jakie działania podejmują, aby schwytać mordercę i uspokoić nastroje społeczne. Chcieli też dać ludziom możliwość wyżalenia się i rozładowania napięcia, które doprowadziło do zmiany nastawienia nawet do sąsiadów, a tym bardziej do obcych. Sala ratusza w Sacramento pełna ludzi, powietrze ciężkie od strachu, napięcia i niepewności. Wtedy stał jeden człowiek, nie mogąc już dłużej milczeć. Zaczął krzyczeć, wyzywać mordercę, który nawiedzał ich społeczność. Nazywał go tchórzem, wyzywał do walki, wyśmiewał jego rzekomą słabość. Nagle coś się zmieniło. Tłum, wcześniej zastraszony i przygnębiony, zaczął podłapywać ten nastrój. Ludzie wiwatowali, skandowali, krzyczeli w stronę swojego niewidzialnego wroga. Na krótką chwilę poczuli się silniejsi, jakby przez ten jeden akt odwagi mogli pokonać strach, który ogarniał ich miasto. Ale to zwycięstwo okazało się krótkotrwałe. Wydarzyło się coś, czego nikt się nie spodziewał. Ten mężczyzna, który miał odwagę stanąć naprzeciwko tłumu i wyzywać mordercę, stał się jego kolejną ofiarą. On i jego żona zostali znalezieni martwi we własnym domu. To, co miało być aktem odwagi, sprowokowało jedynie gniew Golden State Killera. Od tego momentu jego metody się zmieniły. Już nie polował tylko na samotne kobiety. Teraz atakował pary i to wyłącznie wtedy, gdy mąż był w domu. Jakby chciał pokazać, że jest daleki od bycia słabym. Jakby chciał udowodnić, że kpiny skierowane w jego stronę były śmiertelnym błędem.
Przez dziesięciolecia Golden State Killer pozostawał nieuchwytny. Bawił się z policją w kotka i myszkę. Czasem nawet dzwonił do swoich ofiar, jakby chciał przypomnieć, że wciąż jest na wolności, że to on kontroluje sytuację. To wszystko trwało aż do 2001 roku, kiedy nagle przestał. Jednak w 2016 roku, po latach ciszy, dochodzenie zostało ponownie otwarte. Nowe technologie, a szczególnie badania DNA, które nie były dostępne w latach 70. i 80., dały śledczym nową nadzieję. W 2018 roku udało się schwytać 74-letniego Josepha Jamesa DeAngelo, który okazał się być poszukiwanym od dziesięcioleci Golden State Killerem. DeAngelo został uznany winnym 13 morderstw pierwszego stopnia i skazany na 12 wyroków dożywocia. Ale to jeszcze nie koniec historii. Kiedy policja dowiedziała się, że DeAngelo jest mordercą, dokonali szokującego odkrycia. W archiwach odnaleziono zdjęcie z tamtego spotkania w ratuszu w 1976 roku. Na zdjęciu wśród mieszkańców siedzi młody Joseph James DeAngelo, przysłuchujący się każdemu słowu. To samo spotkanie, na którym został wyzywany, obrażany i prowokowany do walki przez mieszkańca, którego później zamordował. I oto on, pośród tłumu. Morderca, który zmienił swój sposób działania po tym, jak został wyzwany na pojedynek. To właśnie wtedy rozpoczął nowy rozdział swojego krwawego dziedzictwa, pokazując wszystkim, że jest nieuchwytny, że to on kontroluje strach, który zasiał w ich sercach.